Po 7 latach rządów PO-PSL mamy oto taką sytuację. Powiat Tętrzyński jako ten, który ma jedno z najwyższych stopni współczuć bezrobocia, 31%. To my dzisiaj jesteśmy tak naprawdę gwarancją nowego otwarcia. Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoją samorządową siłę. Działacze PiSu i kandydaci do rad gmin, Rady Miasta Kętrzyn, Rady Powiatu Kętrzyńskiego i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oficjalną konwencją wyborczą otworzyli kampanię. Po dzisiejszym spotkaniu jestem naprawdę zbudowany, bo widać, że tu powstaje taka prawdziwa drużyna, takie połączenie doświadczenia z młodością, z energią, z wiarygodnością. Głęboko w to wierzę, już 17 listopada będą radnymi Rady Miejskiej. Działacze kętrzyńskich struktur partii twierdzą, że idą po wygraną. I zapewniają, że mają na swoich listach ludzi, którzy już udowodnili, że dobrze będą wypełniać samorządowe obowiązki. Dzisiaj kandydaci Prawa i Sprawiedliwości to są reprezentanci najbardziej różnych środowisk społecznych, samorządowych tego miasta i powiatu kętrzyńskiego i oni są gwarancją realnej alternatywy, realnej zmiany w naszych miastach, w naszych gminach i w naszym powiecie. Działałem tu w różnych stowarzyszeniach, organizacjach. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na fotel burmistrza Kętrzyna jest Grzegorz Prokop. Chodniki to jest tylko otoczka. Liczą się miejsca pracy, liczą się młodzi ludzie, którzy powinni zostać tu w mieście. Stowarzyszenia, koła, kluby, one decydują o naszym życiu, o naszym hobby, nie burmistrz, nie władza miasta. O stanowisko wójta gminy Kętrzyn w tych wyborach samorządowych ubiegać się będzie dotychczasowa przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Prokop. Spotkania przede wszystkim z mieszkańcami i słuchanie mieszkańców, nie tylko raz na 4 lata, tak jak to się odbywa obecnie. Gościem specjalnym samorządowej konwencji wyborczej PiSu był poseł Jerzy Warto Schmidt. Kętrzynowi pokazać, warto mieszkańcom zaproponować tych ludzi ten zespół. I myślę, że ci ludzie naprawdę mogą znacznie lepiej rządzić Kętrzynem, rządzić powiatem, niż to ma obecnie miejsce.